Medalistka Igrzysk Olimpijskich, która miała apetyt na Mistrzostwo Świata. Paulina Woźniak, gość dzisiejszego odcinka, rozpędziła swoją karierę, która została brutalnie przerwana. Co się stało, z jakimi przeciwnościami losu muszą mierzyć się olimpijczycy i w jaki sposób układają swoje kariery zawodowe po karierach sportowych, o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Jeżeli znajdziecie w tym odcinku dla siebie inspirację, nie zapomnijcie o łapce w górze i o subskrypcji. Zaczynamy! Paulina, niedawno skończyły się igrzyska. Byłaś na nich obecna, ale w nieco innej roli, w roli eksperta, kogoś, kto komentuje, ocenia. Jak ty się w tej roli czułaś i czy wróciły jakieś wspomnienia w kontekście tego, że kiedyś tam byłaś jako zawodniczka? Tak, no bardzo dużo rzeczy, jak powiem, wróciło do mnie wspomnień z poprzednich igrzysk. Wiadomo, że te igrzyska w Tokio były zupełnie inne i z tego, tak jak słyszałam opinii zawodników i trenerów, nie było czuć tak mocno tego klimatu igrzysk, no ale wiadomo, że igrzyska to igrzyska. No ty doświadczyłaś z trybunami, z kibicami. Trochę to jednak się różni od tego, gdy te trybuny są puste. Znacząco. I to nawet ja widziałam to w telewizji, ja widziałam to po opiniach, ja widziałam to po wynikach też naszych zawodników, że jednak te trybuny, które były pełne i które ja pamiętam, huk, krzyk, kiedy zawodnicy wchodzili na nieckę basenu, to jest zupełnie co innego niż to, co było teraz w Tokio. No to muszę cię zapytać, jak 16-latka wtedy, bo jako 16-latka zdobyłaś pierwszy medal na igrzyskach, jak ona sobie z tym radziła? Ze stresem, z presją? Nie jest to łatwa sprawa. Wiesz co, teraz jak zadajesz to pytanie, to powiem ci, ja nawet nie wiedziałam, co to znaczy presja. Tak? Ja w ogóle podeszłam do igrzysk w Pekinie na kompletnym luzie, tak potocznie mówiąc, bo ja nie wiedziałam, jak wyglądają w ogóle igrzyska. To była tak naprawdę pierwsza, najważniejsza w moim życiu taka impreza rangi Mistrzostw Świata, igrzysk. Bo ja tak naprawdę wcześniej nie byłam na żadnych Mistrzostwach Świata. To były moje pierwsze. Jak to możliwe? Jakby ja zaczynałam w ogóle swoją przygodę z pływaniem od 2005 roku, bo wtedy pojechałam na swoje pierwsze zawody, tak? Potem były Mistrzostwa Polski, potem pojechałam na jakiś Puchar Świata w 2007, gdzie dostałam klasyfikację medyczną, bo jakby jako sportowcy niepełnosprawni musimy być sklasyfikowani do odpowiedniej grupy niepełnosprawności. No, że moje wyniki były bardzo wysoko w rankingu światowym, to miałam szansę pojechać na igrzyska w 2008 roku do Pekinu. I to były pierwsze igrzyska, czyli wejście już na jakiś pułap medalowy, który jest już dużym osiągnięciem, a za 4 lata należało to powtórzyć. Tam już pewnie bardziej świadomie i już pewnie z innymi myślami wchodząc do basenu, czy w ogóle na zawody. Tu już pewnie odczuwałaś tą presję, czy jakiś malutki stresik był związany już w Londynie? Tak. Jeżeli chodzi o Londyn, porównanie Pekin-Londyn, no to tak, już tutaj czułam presję. Miałam medal i jakby musiałam wywiązać się z tego, żeby ten kolejny medal najlepiej przywieźć, no bo takie mamy oczekiwania względem sportowców. Ale mimo wszystko i ten medal z Pekinu i z Londynu smakuje tak samo. Smakuje tak samo. To muszę ciebie zapytać o twoją motywację. Wspominasz, mówisz o sobie jako o osobie niedorysowanej i taki prowadzisz też podcast. To ci daje siłę, to cię motywuje, że jesteś oryginalna, bo tak o sobie często mówisz. I czy to jest jakieś źródło motywacji, czy jednak skądś, z jakiegoś innego źródła czerpiesz motywację do sportu, do innych działań? No tak, to jest takie koło zamknięte, tak? Czyli ja jestem motywacją dla innych i inni są motywacją dla mnie. To, że ja ich motywuję, to mnie motywuje do tego, żeby dalej ich motywować, tak? To nie jest jakby takie czyste, nie wiem, brzydko mówiąc, karmienie się, ale to jest jakby zamykanie tego koła, żeby ta energia cały czas po prostu krążyła między mną, a tą całą resztą społeczeństwa. No i to jest właśnie taki bardzo ciekawy przykład, bo mówisz, że ty motywujesz innych, ale też oni motywują ciebie. To jakie jest to źródło tak naprawdę twoje? Bo robisz bardzo dużo w życiu rzeczy, których można by się było nie spodziewać, o które za chwilę ciebie zapytam, ale ta motywacja jest, ona aż tryska, czy z tych twoich podcastów, czy z twojego Instagrama, tej motywacji jest bardzo dużo.
Myślę, że to jest moja osobowość, tak? Ja jestem taką osobą, która ma bardzo dużo witalności w sobie. Ja zaraz będę miała 30 na karku i niekoniecznie widać to po mnie, tak? I czasami gdzieś tam mam naprawdę bardzo głupie pomysły infantylne, ale też w większości niestety też to, jaką pracę dzisiaj wykonuję, muszę być też osobą odpowiedzialną. I jasne, taką też musiałam być w wieku 16 lat, kiedy jeździłam na obozy i tak naprawdę sama sobą musiałam się zająć. Mama ani tata nie podcierali mi noska, tak? Pełna samodzielność. Dokładnie tak, więc jakby szybko weszłam w dorosłość, ale cały czas jakby staram się z tym swoim uosobieniem, podejrzewam, że odziedziczonym trochę po tacie, i takim właśnie delikatnym podejściem do życia, takim lekko duchem jestem trochę. Myślę, że to też powoduje to, że ta motywacja ciągle gdzieś tam, ona jest. No właśnie, ona jest, ale życie Ciebie też nie oszczędziło, bo były po drodze pewne rzeczy, które mogły tą motywację zaburzyć. Chcecie zapytać o 2018 rok i o sytuację w Olsztynie, która bardzo mocno pokrzyżowały przede wszystkim Twoje plany sportowe, ale ta sytuacja, jak wspominasz, ona zbudowała też Ciebie jako człowieka. Tak, myślę, że... Jak to wyglądało? Myślę, że w ogóle od 2018 roku tak dosyć mocno zaczęłam się zmieniać osobowościowo. Wiele rzeczy sobie przewartościowałam. Tamta sytuacja, no tutaj można by było powiedzieć, że powinno mnie to w jakiś sposób złamać, bo tak naprawdę ten 2018 rok był naprawdę dobrym rokiem pod względem kariery. No właśnie, było przerwanie takie dosyć brutalne, bo ja muszę powiedzieć, bo nie każdy może zna Twoją historię. Wracałaś z jakiegoś spotkania ze znajomymi i wprawdzie nie było to jakaś późna pora i tak naprawdę miałam do przejścia jakiś niecały kilometr i to nie chodziło o to, że nie miałam kasy, żeby wziąć sobie taksówkę, tylko stwierdziłam, że jestem w mieście, nie idę jakimiś bocznymi drogami, co może mi się zdarzyć, tak? A tutaj jakby no taki chichot losu tego, że nawet na prostej drodze i wcale nie jakiejś ciemnej możemy spotkać kogoś, kto wcale względem nas nie ma miłych zamiarów. Mhm. No i tutaj tak jak mówiłeś, no ja uważam, że wygrałam walkę i z tej całej, że tak powiem, wypadku mam tylko i wyłącznie, no dalej jeszcze nie naprawione kolano, ale tak, nic więcej jakby mi się nie stało. No bo traktujesz to jako zwycięstwo, zostałaś napadnięta przez mężczyznę, gdzie w walce po prostu uszkodziłaś swoje kolano, które potem, jak się okazało, było trochę blokadą na dalsze kontynuowanie kariery sportowej, a mówisz, że ta kariera nabrała wtedy rozpędu, czy byłaś w takim, no po sportowemu mówiąc, w gazie i się przygotowywałaś pewnie też do igrzysk, które miały być już jak za chwilę. Byłam przed samymi Mistrzostwami Europy. To było praktycznie 2 miesiące przed Mistrzostwami Europy. No i to był jakby, podejrzewam, że to był szczyt jakby tej mojej formy, bo miałam, no nie byłam już młodą zawodniczką, bo miałam ile, 25-26 lat. Ale jakby przez to, że byłam mądrze prowadzona przez mojego trenera, to mój organizm nie był na tyle wykorzystany, brzydko mówiąc, sportowo. Cały czas gdzieś tam ten potencjał był i ten potencjał i ten progres. Powera. Tak, on szedł do przodu. I tutaj nagle ten wypadek pokrzyżował kompletnie wszystko. No złoty medal Mistrzostw Europy po prostu uciekł mi sprzed nosa, o tak. Ja leżałam po prostu w łóżku już wtedy na szczęście po rekonstrukcji kolana i oglądałam te wyścigi i było mi no mega przykro, że gdzieś tam nie mogę być na tej imprezie i ten sportowy niedosyt stworzył, że wyjeżdżając do Niemiec, próbując w ogóle się gdzieś tam odnaleźć w tej sytuacji bez stypendium, dalej trenować, no ale, że tak powiem, ja jestem w stanie przezwyciężyć każdy ból fizyczny, ale kiedy on staje się psychiczny, nie da się tego przezwyciężyć. No właśnie, bo te bóle mentalne, psychiczne są często cięższe do przetrawienia, do przejścia niż bóle fizyczne. Ten ból fizyczny też na pewno był w momencie, gdy się przeprowadziłaś do Niemiec, bo tam poszłaś, w cudzysłowie, do normalnej pracy. Jak to się stało i co tam robiłaś i w jaki sposób ty to przebrnęłaś? Czy to Cię wzmocniło? W jaki sposób Ty to traktujesz i co robiłaś wtedy? Bo to jest na pewno ciekawa historia. Ja się w ogóle zdecydowałam na wyjazd do Niemiec względem tego, że moi rodzice mieszkają w Niemczech. I ja stwierdziłam, że nie mam rodziny, nie mam zobowiązań, więc pojadę, spróbuję, zobaczę, jak faktycznie jest tak naprawdę w Niemczech. I tutaj jakby ja jestem osobą, która nie potrafi i nie chce być zależna od innych, tak? Więc ja mogłam po prostu siedzieć, uczyć się języka niemieckiego, bo język angielski nie jest wystarczający w Niemczech, a ja musiałam się tak naprawdę niemieckiego nauczyć od zera, więc stwierdziłam, że pójdę do pracy, bo nie chcę siedzieć w domu i nie chcę być też, że tak powiem, zależna od moich rodziców, chcę im pomagać, bo oni pomagają mnie, więc ja pomogę im.
I stąd zdecydowałam się na tą pracę. Byłam tylko jedną z iluś set tysięcy cyferek, która została pozytywnie oceniona przez 3 godziny próbne w pracy. No i dostałam tą pracę. Starałam się to godzić tak, czyli rano chodziłam na treningi, na basen, potem chodziłam do szkoły, bo to był intensywny kurs języka niemieckiego, a potem szłam do pracy do godziny 23. Bardzo solidnie zorganizowany dzień. Tak, no tego nauczył mnie sport. Tak, ja zawsze była, moja mama miała zawsze do mnie te pretensje, tak, że ja przychodziłam ze szkoły, szybko obiad, bo trening, bo szkoła, bo to, bo tamto, ale jakby sport nauczył mnie dobrej organizacji czasu. I tak samo tam też miałam czas bardzo dobrze zorganizowany, a chciałam za wszelką cenę jakby dalej próbować, mimo wszystko z niesprawnym kolanem, kontynuować swoją karierę sportową. I też być niezależna, bo bardzo często to podkreślasz. Nawet w Twoim podcaście pojawiają się słowa na samym starcie, że chcesz dobrze funkcjonować, chcesz być niezależna, ale też chcesz rozmawiać o pewnej dyskryminacji. Często osób niepełnosprawnych, Ty to nazywasz niedorysowanych, tak? Niedorysowanych. I czy ty tego doświadczasz, takiej dyskryminacji i pewnego rodzaju być może niezrozumienia twojej sytuacji? Wiesz co, w Niemczech chyba tego bardzo doświadczyłam. Mimo wszystko Niemcy są takim bardzo tolerancyjnym i otwartym krajem, ale jeżeli chodzi o niepełnosprawnych, to tak bardzo na chłodno do mnie podchodzili. Mimo wszystko nie wierzyli, z dystansem, tak? Tak samo mój szef w pracy na dniu próbnym powiedział, ale ty na pewno chcesz tutaj pracować? Czy przecież to radę? Jest ciężka praca, tak? A okazało się, że byłam jedną z 3 najlepszych pracownic na magazynie, tak? Bo ja jako sportowiec i jako w ogóle gdzieś tam zaprawiony człowiek fizycznie mogłam naprawdę ciężko pracować, gdzie inni po prostu nie dawali sobie z jedną ręką, plus dodatkowo ta wola walki znowu, tak, w pracy, że muszę zarobić te pieniądze, bo chcę się rozwijać dalej i gdzieś tam chcę trenować, pogodzić te wszystkie rzeczy ze sobą. No i ta wola walki chyba jest właśnie wypracowana przez basen. Ja przeczytałem jedno zdanie, że ty nie byłaś od samego początku zakochana w basenie, a mam wrażenie, że ten basen, te pływanie zbudowały ciebie jako człowieka, który jest niezależny, który potrafi sobie sam radzić i który potrafi też mierzyć się ze światem, bo na pewno niektóre rzeczy są trudniejsze, ale jakby przez ten sport, przez charakter, ty idziesz przez życie i jakby nie zauważasz pewnych tego typu sytuacji czy dyskryminacji, bo po prostu masz swój wyznaczony cel i idziesz przed siebie. Tak to rozumiem i tak twój podcast, tak twój Instagram, tak o tobie opowiada. To cieszę się, bo to świadczy o tym, że właśnie w taki sposób przedstawiam to swoje życie, tą swoją przeszłość i doświadczenie, że tak to odbierasz. Tak, no pływanie nie było miłością od pierwszego wejrzenia, bo ja chciałam być siatkarką. Dzisiaj mogę podziękować trenerowi siatkarek, że nie chciał mnie w swojej drużynie, bo mam tylko jedną rękę. Tak, więc... A jak ty to widziałaś? Ty byłaś w stanie realnie zagrać w siatkówkę? Ja grałam, ja trenowałam przez pół roku z dziewczynami, ale no przez to, że miałam jedną rękę, nie nadawałam się do drużyny. Okay. Tak? Gdzie odbierać serwy, tak, jedną ręką, no to, że ja widzę w wyobraźni tą drugą rękę, bo ja tak siebie też odbieram. Ja teraz gestykuluję i wydaje mi się, że ja gestykuluję dwoma rękoma, tak? Jasne. A tak naprawdę ty widzisz to i państwo widzicie to tylko i wyłącznie gestykulację jedną ręką. Więc dla mnie to nie był jakiś tam problem. No właśnie to jest ciekawe, że będąc, rozmawiając z tobą, ty nie mówiąc o tym i nie wyolbrzymiając tego, ja tego nie czuję, że ty gestykulujesz jedną, tak jakbyś rozmawiała dwoma rękoma i w normalnej rozmowie. To często jest nasza wyobraźnia, że widzimy, ale ty w rozmowie tą barierę burzysz bardzo szybko. Tak, no wielokrotnie gdzieś tam, tak jak to zauważyłeś, też inni ludzie zwracają na to uwagę, to po prostu płynie ze środka, tak? To jest po prostu jakaś tam charyzma, którą posiadam. I ludzie jakby koncentrują się na zupełnie innych rzeczach niż to, że po prostu czegoś mi brakuje. Jasne. Bądź też może po prostu ja tak umiejętnie i oczywiście też nieświadomie sobą nie pokazuję tego, tak? Że gdzieś tam tej ręki mi brakuje. No, wracając jeszcze do tego pływania, myślę, że nie tylko jako człowieka zbudowało mnie pływanie, ale jako i kobietę, tak? Ono gdzieś tam zdobywając te pierwsze sportowe swoje sukcesy, uświadomiło mnie, że jestem w czymś dobra, tak? Że w czymś się sprawdzam, że mogę być jeszcze lepsza i to może podnosić cały czas pewność siebie. Myślę, że pływanie też miało, oprócz wychowania rodziców, Był to bardzo ważny element w tym, jak postrzegam dzisiaj siebie, tak, jako kobieta. No właśnie chcę o to też zapytać, bo ty jako kobieta burzysz pewne bariery i idziesz i też motywujesz inne kobiety, innych ludzi.
patrząc na Twoje social media, na Twój wizerunek, czy to podcast, czy Instagram, czy Facebook, Ty pokazujesz pewną siłę. Jaki Ty masz pomysł na swój wizerunek? To jest wizerunek kreowany, czy Ty sprzedajesz w cudzysłowie siebie? Nie mam żadnego planu, wiesz? To jest właśnie fajne, że ja wiele rzeczy, które zrobiłam w swoim życiu, robię po prostu spontanicznie i intuicyjnie. I zauważyłam, że jeżeli coś bardzo długotrwale planowałam, to kompletnie nie wychodziło. A jeżeli wchodzę w to sercem i taką intuicją, to jest to mega. To jest ten strzał w dziesiątkę, tak, który... Tak, to jest ten strzał w dziesiątkę, czyli ja jakby nie mam w ogóle zbudowanego wizerunku. To może tak wygląda, tak? Ale za tym nie stoi sztab ludzi, tak? Czy, nie wiem, sztab ludzi nie nagrywa podcastów, wideo czy czegokolwiek. Ja sama to robię. Metodą prób i błędów. Gdzie Ty znajdujesz czas na to w takim razie? Jak Ty wydłużasz dobę? Bo za tym się kryje naprawdę bardzo ciekawy wizerunek, który na pierwszy rzut oka... może dawać do myślenia, że za tym stoi właśnie sztab ludzi, a tu mam wrażenie, że stoi za tym intuicja, Twój pomysł i kreowanie siebie, życie po prostu. Tak, kreatywność, ale i też odwaga, tak? Czyli ja nie boję się popełniać błędów, przede wszystkim ja nie boję się przyznawać do tych błędów, tak? Bo nie wiem, moje podcasty moim zdaniem pozostawiają wiele do życzenia pod względem takim, wiesz, czysto technicznym. Jakościowo-technicznie, tak? Tak, jakościowo-technicznym, ale jeżeli ludzie tego słuchają i wyciągają jakby z tych moich opowieści wartościowe rzeczy, to po co mam tak naprawdę iść do studia, gdzie ma stanąć 10 ludzi i zrobić super idealny, opakowany produkt, skoro to, co daje ludziom, daje im wartość dodatnią, tak? Czyli ta odwaga pozwala Tobie poukładać sobie życie po karierze sportowej? No myślę, że tak, przede wszystkim. Nie mam kompletnie planu, tak? Ale ja też nie boję się po prostu stawiać nogi i dotykać gdzieś tą swoją jedyną ręką w płaszczyzny, na których kompletnie się nie znam. Czyli to jest szalona intuicja, która pozwala Ci postawić kolejny krok i testować. Tak, myślę, że tutaj jest nawet dużo szaleństwa w tej intuicji. I to jest plan i przekaz dla sportowców, którzy kończą karierę, niekoniecznie... Myślę, że nie dla wszystkich. Właśnie, dlaczego? Dlaczego nie dla wszystkich? No myślę, że nie dla wszystkich ze względu na to, że nie każdy jest taki sam jak ja, albo chociażby podobny, jeżeli chodzi o uosobienie, tak? Są ludzie, którzy potrzebują planu, albo po prostu nie mają odwagi, albo mają, nie wiem, są w czymś diametralnie dobrze, tak? Bo ja na przykład uważam się za osobę, która jest bardzo wszechstronna, ale mamy też ludzi, którzy są ukierunkowani tylko i wyłącznie na jeden segment, tak? Jasne. I wtedy taka szalona intuicja nie będzie dobrym rozwiązaniem. No właśnie, bo niektórzy potrzebują tego planu i poukładania sobie jakiejś ścieżki rozwoju, a Ty jednak stawiasz na swoją intuicję. Tak, stanowczo. I powiedz mi w takim razie, dokąd zmierzasz jako osoba, która ma olbrzymie sukcesy sportowe, dokąd Ty teraz zmierzasz, bo można o Tobie przeczytać, że skończyłaś studia w kierunku grafiki architektury, tak? Architektury wnętrz, dokładnie. Architektury wnętrz, potem jest trener personalny, jest też osoba, która motywuje swoim Instagramem, a finalnie jeszcze mówisz, że tworzysz podcast, jesteś ekspertem w TVP, to gdzie jest sufit dla Pauliny Woźniak i jaki jest ten etap, meta, gdzie Ciebie by zadowoliła? Nie Czy jeszcze ma. Tego nie wiesz? Nie ma i nie wiem. Ja cały czas mówię, że cały czas szukam siebie. Wiesz, w swoim życiu spotkałam paru ludzi, którzy chcieli mnie ściągnąć, że tak powiem, za nogi na ziemię, bo ja bardzo często raczej unoszę się nad ziemią, gdzieś tam głową w chmurach albo w gwiazdach. I są tacy ludzie, którzy ściągają mnie do tej rzeczywistości i za to bardzo ich szanuję i bardzo mocno ich kocham. Czyli Ty bujasz w obłokach, a są jednak osoby, które ten kubeł zimnej wody czasami wyleją, tak? Tak, muszą czasami wylać, ale były też takie, które skutecznie chciały mnie po prostu przywiązać do ziemi i gdzieś tam to nie miało sensu, jakby diametralnie patrząc pod takim względem prywatnym. Więc ja tak naprawdę cały czas szukam siebie. Nie wiem w ogóle, wiesz co, zaczęłam się zastanawiać, czy ja w ogóle kiedykolwiek siebie gdzieś znajdę. Pewnie w jakichś aspektach życia na pewno. Kwestii rodziny, mamy, bycia mamą, tak? Ale na razie chyba to, jak poruszam się po tych wszystkich dziedzinach, mi po prostu odpowiada. Na razie możesz testować i możesz też być inspiracją dla innych sportowców, ale nie tylko, właśnie w szukaniu siebie, bo nie każdy sportowiec jest w stanie bardzo szybko się odnaleźć, wiesz, w życiu zawodowym, tym bardziej w takiej branży czy w takiej zawodzie jak Ty, paraolimpijczycy. Stoją przed wyzwaniem tego, żeby połączyć sport z życiem codziennym.
jesteś w stanie im wyznaczyć kierunek albo zmotywować, inspirować do tego, żeby jednak znaleźli swoją drogę zawodową, która nie jest taka łatwa? Indywidualnie, tak? Nie da się jakby, nie ma takiego złotego środka, który będzie pasować do tego i do tamtego i jeszcze do innej osoby. Mhm. My paraolimpijczycy jakby w większości pracujemy zawodowo i oprócz tego staramy się sport pogodzić z rodziną, z pracą, ze wszystkimi aspektami. To sport jest dodatkiem? Myślę, że często tak. Myślę, że raczej my paraolimpijczycy patrzymy na to, że musimy mieć bezpieczeństwo finansowe, a jeżeli uda nam się to pogodzić ze sportem, to super, a jeżeli nie, to musimy zrezygnować z pracy albo ze sportu, albo w jedną lub drugą. Często jedziecie przecież na największą imprezę świata, na igrzyska, a jednak mimo wszystko sport jest dodatkiem. Jak znaleźć to, żeby połączyć wszystko razem i zdobywać medale na igrzyskach? To jest bardzo ciężkie przecież mieć z tyłu głowy, że jednak wracam po igrzyskach i idę do pracy. No tak, tak. Tutaj na przykład właśnie mogę przytoczyć Justynę Kozryk, tak? Która gdzieś tam pracuje zawodowo i dzięki temu, że gdzieś tam ta pandemia się pojawiła, mogła wykorzystać swój urlop na to, żeby pojechać na igrzyska i zdobyć dla nas brązowy medal, tak? Fenomen. Więc nie ma złotego środka na to wszystko. Myślę, że każdy indywidualnie do tego podchodzi. To też fajne jest to, że na przestrzeni tych wszystkich lat, ja nawet cieszyłam się z tego, że jadąc samochodem w radiu mogę słuchać o tym, że nasi paraolimpijczycy zdobywają medale. Nie wiem, 12-16 lat temu tak nie było, tak? Kiedy ja zdobywałam medale. Nie mam tutaj kompletnie pretensji ani żalu, ale cieszę się, że to się wszystko rozwija i myślę, że z czasem będzie coraz lepiej. Chyba ty jesteś przykładem takim, który zmienia tą rzeczywistość, nie? Bo jednak każda rozmowa, każdy wpis na Instagramie, każde pojawienie się w studiu i mówienie o paraolimpijczykach, czy o olimpijczykach, czy o sporcie, który uprawiacie, przybliża was do tego, że ten sport jest bardziej rozpoznawalny. Co za tym idzie, wasza przyszłość jest prawdopodobnie bardziej możliwa do tego, żeby ją zaplanować i poukładać. I sport traktować jako numer jeden, a nie jako dodatek. Bo chyba też taki jest kierunek, żebyście wy mieli spokój psychiczny, mentalny do tego, żebyście mogli robić to, co kochacie, czyli uprawiać sport. Dokładnie tak. Wiesz, ja nie wiem, może ktoś mi może zarzucić, że nie wiem, że gwiazdorze, bo pojawiam się tu czy tam, bądź nie wiem, moich wpisów na Instagramie jest bardzo dużo, czy na Facebooku. Nie, ja tego tak ja nie... muszę przekonać w takim razie widzów, żeby zasubskrybowali nasz kanał i obejrzeli twój wywiad z tobą. Bo to nie jest wywiad, to jest rozmowa i to jest normalne przedstawienie sytuacji, w której jesteś i pokazanie twojej historii, która powinna zainspirować innych ludzi do dążenia do swoich marzeń, bo tak to traktuję. Ty dążysz dzisiaj do swoich marzeń po prostu. Tak, dokładnie. No i ja staram się jakby swoją osobą, swoją otwartością pokazywać też innych paraolimpijczyków, tak? Stąd dlatego był pomysł na podcasty Moje Pierwsze Igrzyska, żeby pokazać moim obserwatorom, a wiem, że gdzieś tam, wiesz, to jest poczta pantoflowa, nie? To się rozchodzi gdzieś tam dalej, pokazywać tych paraolimpijczyków, których mamy przede wszystkim mądrych, wrażliwych, opowiadają niesamowite historie. I wiele inspiracji można od nich, że tak powiem, zaciągnąć. Co można się od nich nauczyć? W ogóle od paraolimpijczyków. Co ty byś dzisiaj powiedziała? Bo znasz ich mnóstwo, słuchając twojego podcastu też wiele rzeczy, inspiracji z nich płynie. Jakbyś miała ubrać w jedno, dwa zdania, co można się od was nauczyć? Jedno słowo nawet jestem w stanie powiedzieć. Życie. Życie? Życia. Tak? I to nieważne pod jakim aspektem, czy rodzinnym, czy sportowym, czy takim po prostu bycia w społeczeństwie, czy inspiracji, czy motywacji, czy przełamywania barier, nie wiem, że tak powiem, sposobu na radzenie sobie z problemami. No tak naprawdę jedno słowo, czyli życia, myślę, że absolutnie opisuje najlepiej. Mam nadzieję, że Paulina, pojawisz się jeszcze raz na tej kanapie i będziemy mogli porozmawiać, ale obok ciebie usiądą też twoi znajomi paraolimpijczycy, czy twoi znajomi ze sportu, bo jesteście niewątpliwą inspiracją do tego, żeby uczyć się życia i brać od was to, co najlepsze, bo te historie, które piszecie, są naprawdę fenomenalne, a ja ściskam kciuki i kibicuję, żeby ten sport był na pierwszym miejscu, bo to zawsze jest taka pewna pasja, która jeżeli jest na pierwszym miejscu, to daje pełną swobodę do tego, żeby osiągać te wyniki, zdobywać medale i żeby mieć komfort psychiczny. Sportowcem jest się całe życie i to jest te zdanie, które kiedyś usłyszałam. Dzisiaj mogę w 100% powiedzieć, że ma odzwierciedlenie w życiu i liczę na to, że coraz więcej będzie tych sportowców, którzy staną się coraz bardziej medialni i będą, że tak powiem, ze spokojną głową mogli zdobywać dla nas kolejne medale. Tego tobie życzę, tego życzę twoim koleżankom, kolegom, żebyście mogli swoje pasje realizować w sporcie.
A jeżeli jest już po karierze, to żebyście ten sport przekładali na te rzeczy biznesowe, bo niewątpliwie ty jesteś przykładem tego, że ten sport w serduchu gra, a potem on się przekłada na te wszystkie działania. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki.